woda jest na tyle powszechna, jest jej tak dużo, że trochę zapominamy o jej znaczeniu dla nas. Ja się nazywam Mateusz Malikowski, studiuję na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa, na wydziale o tej samej nazwie i właśnie zajmuję się fotokatalitycznym reaktorem przepływowym, który ma na celu wyeliminować mikrozanieczyszczenia z wody, a raczej nie dopuszczać do ich dalszego skażenia. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć o zanieczyszczeniu środowiska, jakie wywołują leki. Na ten problem stworzyliśmy projekt, który ma wyleczyć wodę z leków. Jeśli mamy jakieś generalnie zanieczyszczenie organiczne i po prostu przepuścimy to zanieczyszczenie organiczne przez nasz reaktor, no to on po prostu nam tą wodę wysterylizuje z tego. Ludzki organizm niekoniecznie metabolizuje leki w całości, niektórych nie metabolizuje w ogóle. Problem zanieczyszczenia nie tylko lekami, ale też hormonami, z antybiotyków na przykład. No my akurat się w naszej pracy skupialiśmy na ibuprofenie, ale poza tym każdy w zasadzie związek organiczny ma swoją własną, że tak powiem, drogę przez układ i to, jak on jest zmieniany. I przez to właśnie ten problem jest taki duży. Ta ciągła ekspozycja jest i być może ta ciągła ekspozycja może być też odpowiedzialna za szereg różnych problemów cywilizacyjnych. No, wykazano, że na przykład ryby, które mają kontakt z ibuprofenem, czyli ibuprofen to jest z kolei taka jakby, to jest akurat przykładowy lek z niesteroidowych leków przeciwzapalnych i ich też jest więcej, natomiast ryby, które miały kontakt z nim, na przykład potrafiły być bezpłodne. Woda jest na tyle powszechna, jest jej tak dużo, że trochę zapominamy o jej znaczeniu dla nas, natomiast często nie pamiętamy o tym, żeby właśnie badać też jej czystość i po prostu w jakiś sposób ją kontrolować, bo ma ona potem dla nas fundamentalne znaczenie. No, nawet jakbyśmy wycięli ten cały aspekt, to znaczy z piciem wody, bo to można akurat łatwo wyeliminować, na przykład stosując jakieś filtracje tam w wodzie, która jest po prostu potem dawana w naszych rurach, w kranach, to i tak ten aspekt, ta wieloaspektowość tego, jak ona oddziałuje po prostu na życie ludzkie, choćby przez właśnie podlewanie roślin, na przykład możliwie skażoną wodą, albo po prostu na jakieś zwierzęta, które przecież wodę, żeby zwierzęta być zjedzone, no to muszą coś pić i jeść. I na przykład problem tego, że antybiotyki są tam dawane jakimś kurczakom, ogólnie tym zwierzętom hodowlanym, no to jest znany. Ale na przykład to, czy te zwierzęta hodowlane piją wodę czystą, czy nie, to na tym się właśnie już tak mniej trochę się to skupia. Więc cała ta wieloaspektowość no jest duża i dlatego życzyłbym sobie, żeby jeśli mógłbym mieć jakieś życzenie, no to właśnie takie, żeby woda była czysta.